Ponownie wracam do wschodniej firmy Air Metal Detectors, chłopaki ze wschodu zapowiadali urządzenie, które będzie działało na zasadzie połączenia z telefonem komórkowym, oczywiście to rozwiązanie ma wiele wad, ale pojawiły się w tym momencie kolejne zdjęcia, oni prężnie działają na całym świecie, widzę, że wyjeżdżają po prostu, więc tutaj jakby... Patrzę na kolejne wystawy na Las Vegas i tak dalej. No, zaczyna to robić wrażenie. Prężnie ktoś działa, ktoś to finansuje. To nie jest jakaś garażowa przygoda, tak do końca. Tutaj widzimy jakieś zdjęcia prototypu. Kolor, oczywiście, to jest kwestia drugorzędna. Urządzenie jest bardzo kompaktowe, bardzo uproszczone. Zobaczymy, czy to wyjdzie mu na dobre. Oczywiście będzie. To jeszcze wszystko jest w fazie prototypu. Oczywiście będziemy dowodzili za pomocą smartfonu z systemu Android czy OS X Mac'owego, iPhone'owego dokładnie. Ale już pojawiają się pierwsze zdjęcia, zdjęcia cewki. Cewka będzie miała, widzicie, status, diodę statusu, podłączenie magnetyczne, ale będzie miała wyświetlacz, i to jest nowum, jeśli chodzi o takie rzeczy. Oczywiście może się to wydać śmieszne. Taką mają koncepcję. Zobaczymy, czym będzie to służyło chyba parowaniu urządzenia i konfiguracji. Możliwe, że z samą cewką będzie jakiś przewidziany moduł jeszcze do tego, do tej cewki, poza telefonem. Tak wygląda sztyca. No, urządzenie jest ciekawe, jeśli chodzi o kompaktowość. Zobaczymy, jak będzie wykonane jakościowo. To nie wygląda na durby druki 3D, to już wygląda na finalny produkt. Ja wysłałem im zapytanie: proszę o takie urządzenie na testy. Zobaczymy, co powiedzą. Ja wcześniej, już parę miesięcy temu, z nimi na ten temat rozmawiałem. Nie wiem, czy się decydują. Jeden z filmów był na moim kanale. Urządzenie tak sobie przeciętnie radziło, natomiast no, e, nawet jeśli będą jakieś opóźnienia, no to w tym momencie taki wykrywacz jest bardzo kompaktowy, mały, bezprzewodowy. Wszystko jest to oczywiście kwestia ceny. Jak widzicie tutaj na zdjęciach, no, jest to moim zdaniem już finalne urządzenie. To nie jest wydruk 3D, powtarzam. Zobaczymy. Zobaczymy. Na razie pomysł jest dobry. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało fizycznie. Dlatego, że to będzie transmisja za pomocą protokołu Bluetooth, więc będą na pewno opóźnienia i zobaczymy, czy te opóźnienia pozwolą na pracę. Wydaje mi się, że to może być jednak to problematyczne. Może nie, może się uda, może będzie dobrze. Ja czekam na takie urządzenie. Mam nadzieję, że takie urządzenie od nich dostanę i będę mógł Wam po prostu je zaprezentować. Widać, że stoją za tym konkretne pieniądze, tak jak powiedziałem, nie jest to totalny garaż, więc jest szansa, że rzeczywiście pewne rzeczy mogą być do, dopracowane na pewnym poziomie i uda się po prostu temu urządzeniu wejść na rynek. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będą chcieli takie urządzenie użyczyć, że będą mieli na tyle odwagi. Ja uczciwie do tego podejdę, nie zamierzam tutaj tego urządzenia. Ani krytykować, ani gloryfikować, po prostu chciałbym je sprawdzić. Zapraszam do subskrypcji i zobaczymy co z tego wszystkiego wyniknie. Maile wysłane, czekamy.